Zepsułeś mi śrubkę z 85 roku w tej chwili, wiesz? Jakubiak w nowej roli. Tym razem, można powiedzieć, zamieszkam na wsi, gdzie moi goście będą uczyli mnie, jak oporządzać krowy, jak przyrządzać siano kiszonki, czy jeździć traktorem, a ja będę im oczywiście gotował. Zapraszam. Za mną, przede mną Lubraniec. To taka mała miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Gdzie indziej, jak nie tu, mógłbym się nauczyć bycia prawdziwym rolnikiem. Będę ciągnik reperował, cebulę przebierał, a na końcu grillował. A w tym wszystkim towarzyszyć mi będzie Rolnik Szuka. A ponieważ ja też szukam bycia rolnikiem, to on najlepiej mnie wprowadzi. Póki co lecę do niego, bo mój PKS właśnie podjechał. Mieszczuch Tomasz, chciało mu się jechać autobusem. Teraz muszę na niego czekać. Ten autobus to raz przyjeżdża tak, raz tak. Może się doczekam, o! Jedzie? Nie, to samochód. Tomaszu, gdzie jesteś? Ciekawe, czy zgadniecie, wokół jakiego warzywa będzie się kręcił dzisiejszy odcinek. Jest ono jednym z najpopularniejszych na świecie, ale także i u nas w kraju. Mowa oczywiście o cebuli, która dotarła do nas w XII wieku z Azji i tak już pozostała na naszych stołach, a wręcz stała się naszą dumą narodową. To właśnie dzięki firmie Kramp, która w tym roku obchodzi swoje 70-lecie, znalazłem się w tych przepięknych, malowniczych plenerach. A lecę właśnie do Piotra, bo on czeka na mnie na przystanku końcowym i to on wprowadzi mnie właśnie w te całe rolnicze życie. Zresztą już o nim wspominałem. Siemanko. Witam serdecznie, trafiłeś do mnie. Podobno masz mnie nauczyć pracy na roli, a ja jestem chłonny wiedzy. A to bardzo dobrze, ponieważ przygotowałem dla ciebie kilka zadań, które mam nadzieję pójdą ci sprawnie, chociaż zobaczymy. Chodźmy. Na pewno pójdą mi sprawnie. Skąd pomysł na zostanie rolnym influencerem? Nigdy się tego nie nauczę. Nie, no taka nazwa, nie? Słuchaj, wiesz co, od początku urodziłem się tutaj w gospodarstwie rodzinnym, związany z mechaniką, z ciągnikami, z maszynami od samego początku. To, że przyszedł YouTube, to, że przyszła moda na nagrywanie, no to mnie pociągnęło, nagrałem pierwszy materiał, widzom się spodobało, słuchaj. Musimy zrobić na moje social media. Będziesz serfiaczek. Jedziesz. Cześć, dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a ja jestem wesoły. Tomek, jak widać, mam na przedmieściach domek. Taki gość u mnie, taki pozytywny gość. Dobra, więcej zobaczycie w materiale pełnym, taka relacja, trzymajcie się. Ja mam nadzieję, że nasza dzisiejsza przygoda to będzie nauka, jak pozować właśnie na traktorze. Nie, no, tak to nie będzie, słuchaj. To jest ciężka praca, to jest rolnictwo. Czy masz nowe maszyny, czy masz stare. Cały czas operacja na kluczach, operacja przy maszynach rolniczych. I dzisiaj trzypunktowy układ zawieszenia będzie montowany właśnie przez ciebie. Trzypunktowy układ zawieszenia. Nawet nie będę wnikał, co to jest, ale już pokochałem tego gościa. Zobaczcie, jaka to jest pozytywna energia. Muszę cię wykorzystać, bo ja nie będę rąk brudził. Mam tutaj dzisiaj człowieka, także... Dobra. Nie, na pewno bardzo fajna sprawa, zobaczysz. Ale później będę mógł przypozować przy ciągniczku? Będziesz, mam też inne prace. Także różne pozy będziesz przyjmował, będą fajne zdjęcia. Dobra, lećmy. Mi się już ręce tutaj palą do roboty. Skoro ci się palą, to wiesz co robić? Do wymiany jest to, to i to. Tak jest. Cięgło, wieszak, łącznik. Cięgło, wieszak, łącznik. Dokładnie. Wiesz, od czego zaczniesz? Od złapania tych dwóch narzędzi. Ale to sobie poradzisz. Wierzę w ciebie. Potrzebujesz dodatkowego zestawu. Nie, to jest śrubka zamiast dawleczki. No i musisz mieć odpowiedni klucz. A tam jest klucz numer... Jaki 10. 13. Słuchaj, widzę, że na kluczach też słabo. Dobra. Będzie coś z tego? Tutaj masz od tej strony 13. Z tej? Słuchaj, jeżeli chcesz mi powiedzieć, że ta śrubka nie jest w wieku tego traktora, to... Musisz mi przyznać w takim razie, że mam zepsułeś dużo siły. Mi śrubkę mam dużo z 85 siły. Roku w tej chwili, wiesz? Jak tam, przepraszam, się dostałeś? Powiedz ale mi rozmawiasz ze spożniem teraz? Powiedz mi ale szczerze, rozmawiasz ze spożniem? Czy kiedykolwiek ty albo twój ojciec to wymienialiście, odkąd to kupiliście? Teraz powiedz mi, laski lecą na ciągniki? No, tylko szkoda, nie na tego typu. No byłaś! No co? Siedział człowiek. Kroił kotlety. W ciepełku. Kuchni. I było dobrze. To mu się życia na wsi. Uwaga! To jest głupota i brak podstaw BHP z mojej strony.
to jest. Wymienię ten element, bo on mi tak ładnie tutaj się prezentuje i łatwy do niego jest dostęp, czyli to, co ja lubię. Za najłatwiejsze się bierzesz, na prościznę idziesz, tak? Pewnie, że tak, a co tam? A co tam? Nie, co to mam też ci trzeba powiedzieć? Wymienić, spoko. Jako prawdziwy mieszczuk biorę się za to, co najprostsze, tak? Spoko, ale widzę, że sprawdzi ci poszło. I tutaj mam ten. Bo tu masz taki pipek i tu masz taki pipek. Teraz to już magnesiki robią, Ameryka. Żeby montaż ci szedł dłużej jak demontaż? Strasznie pyskliwy ten aktor, bohater. Cały czas mi w ogóle ten się ze mnie nabija. Znaczy, możemy zająć się czymś innym, bardzo bym cię prosił. Widać, że wymieniłem. Panie. Nie, ale zobacz, jaka różnica. Jak wygląda ten łącznik, a jak wyglądają stare elementy. Pięknie, co? Brawo. Ale pozwól, że resztę elementów sobie już zamontuję sam. Warto będzie cię sprawdzić również w innych dyscyplinach, że tak powiem, i to bardziej związanych może z twoim contentem? Z moim zawodem, bardziej z kulinarnym. Masz jakieś zajęcie dla mnie? Dokładnie. Ale zanim to zrobimy, weź mi jeszcze na swojego Insta fotkę zrób. No weź. Proszę bardzo. Pięknie. Dzięki. Piotr, zabiera mnie teraz na pole, ponoć obsiane polskim złotem, czyli cebulą. No i co? Lepiej się odnajdujesz w takiej? Można powiedzieć, że czujesz się jak w domu, na polu. To już zupełnie inna bajka, jeszcze twoje wieszaki, łączniki i inne ciągniki. Dobra, no to w takim razie co to jest? Co prawda? Słuchaj, panie, tu mnie nie zaskoczysz, bo tutaj rośnie piękny szczypioreczek, więc przypuszczam, że jest to cebula. I to nawet nie sadzona teraz, a chyba trochę wcześniej, nie? Tak, to jest już spora faza rozwojowa, ponieważ to jest cebula ozima, rzadziej siana, rzadziej spotykana, bardziej cebula z siewu, która dopiero gdzieś tam kiełkuje, no ale tutaj mamy okazję zobaczyć właśnie ozimą cebulę, która już będzie główkę tutaj kształtowała. Miała. Słuchaj, cebula mi jest potrzebna do tego, co dzisiaj przygotuję dla ciebie później na grillu, tylko że nie wiem, tutaj będziemy kopali? Nie, słuchaj, to jest cebula za mała, ja się zabieram w takie miejsce, gdzie zobaczysz, jak wygląda prawdziwa, dojrzała cebula. Co prawda zeszłoroczna w przechowalni, no ale innej tej chwili nie mamy. Także lecimy. No to akurat chętnie zobaczę. Ciekawe, co teraz mój bohater wymyśli. No powiem ci, teraz to się tak męsko poczułem troszeczkę, tak z tymi ciągnikami w tle. Co? To za chwileczkę poczujesz się troszeczkę inaczej, bo jak kuchta, który obierze mi cebulę. Stary, cebula to jest w ogóle mój chleb powszedni. Cebulę to ja powiem ci, obierałem już gdy miałem 14 lat podczas swojej pierwszej pracy w restauracji. Uwielbiam to robić. Wtedy wpadam w stan takiej medytacji, uspokojenia i sobie tak obieram. Tym bardziej jestem ciekaw, jak ci pójdzie obranie tamtej małej pryzmy. Idę. No to się nieźle wkopałem z tym obieraniem cebuli. Piotrek, ja pamiętasz, jak ci mówiłem, że ja lubię obierać cebulę? Ja wiesz co, jednak się rozmyśliłem. Ja nie do końca lubię obierać tą cebulę. Słuchaj, ja ci dopłacę, więc ja ci będę gotował, będę ci grillował przez najbliższe 5 lat, tylko zabierz mnie stąd. Grubo krojona karkówka, siekana cebula, do tego tarty czosnek, trochę suszonych ziół, świeży rozmaryn, no i lokalne piwo. Wszystko zamykam, kładę na grillu. Jako dodatek pomidor, lekko grillowany, ze świeżą fetą na wierzchu. Żeby nie było, że tak sobie ze mnie zażartowałeś jakiś czas temu przy cebuli, to chciałbym, żebyś zaczął od obrania cebuli. Potrzebujemy dwie. To mam zadanie. Nie? Spoko. Karkówkę należy teraz pokroić w dużą kostkę. Jak tam ci idzie z tą cebulą? Bo ja dzisiaj przerzuciłem 4 tony. No widziałem. Dobrze się nawet szło. Karkówkę teraz rzucę do miski. Daj proszę cebulę. Ją też tutaj dorzucimy. Chodzi o to, żeby wszystkie części, wszystkie elementy tego dania wymieszać ze sobą. Okej. Poprosiłbym cię teraz o 2 ząbki czosnku. Ja nie będę się tak nad tobą znęcał, że dam ci od razu, wiesz, tutaj całą skrzynię narzędzi i każę rozbierać traktor bądź kuchnię na części pierwsze. Zobacz, a ja teraz tą cebulę, którą ty obrałeś, kroję w całkiem sporą kostkę i dorzucam tutaj do tej karkówki. Wszystko razem wymieszamy. Ja myślę, że to danie cię naprawdę zaskoczy. W ogóle grillujesz często? To czy zdarza mi się, ale wiadomo, okres letni przemija i grill też. A ja niczyja. Tak, i chowa się do piwnicy. Teraz ten czosnek należy zetrzeć na tarce na drobnych okach. Chodzi o to, żeby on się dokładnie wymieszał tu z pozostałymi składnikami.
Ja się zajmę przygotowaniem szparagów, a ciebie bym poprosił, żebyś doprawił to mięso. Solą przede wszystkim. Wiesz, no chyba takie przyprawianie to jest coś ważnego w takiej... No przej, przyprawy to jest podstawa. Powierzyłeś mi taką? Nie, ja cały czas widzę na oko i tak. Dobra. Ja też solę na oko, więc widzę, ile dodajesz. Jedzenie musi być wyraziste, musi być aromatyczne. I teraz patrz, tutaj mam taką mieszankę przypraw. Zobacz tylko, jak to pięknie pachnie. No, czujesz? Mam tutaj oregano, troszeczkę bazylii, troszeczkę suszonego rozmarynu oraz kmin rzymski, który idealnie komponuje się z mięsem wieprzowym. I teraz biorę się za szparagi. Ze szparagami to jest tak, chociaż ty jako rolnik pewnie to wiesz, że ta część jest bardzo łykowata. I aby się pozbyć tej łykowatej części, po prostu robimy coś takiego. I to, co się złamie, czyli ta mała część, wrzucamy na bok. Najlepiej to zamrozić, potem z tego można zrobić na przykład zupę albo sos. Mm. I te szparagi teraz będą się razem z tym kotłowały. I jeszcze weźmiemy kilka białych szparagów. Prosiłbym, abyś zrobił to samo. Wszystko wiesz, ja tylko tutaj ci trochę minę. Zerwę świeżego rozmarynu, bo w mojej kuchni nie może zabraknąć świeżych ziół. Ach, zobacz. No nie, mów, no że... intensywność jest. Nie mów, że to tak... dodamy? No. Powiem, że ci jeszcze trudniejszą rzecz. Będziesz to wszystko mieszał, a ja zobacz, co do tego doleję. Co to za mikstura? Nie mikstura, tylko pyszne, lokalne piwo pszeniczne. Lekko, słuchaj, ono jest karmelowe. Dzięki temu się lepiej połączy z tymi wszystkimi smakami. I teraz to wszystko wymieszaj. Zobacz, jaki mam fajny patencik na to, co dalej z tym zrobić. Ty to mieszaj tutaj. Z tej folii, bardzo ważne, żeby ona była jak najgrubsza, należy zrobić taką aluminiową miskę. Czyli układamy płat po płacie na krzyż. Teraz każdy z tych rogów musicie złapać i w ten sposób uformować. I teraz możesz tą miksturę tutaj przerzucić. Dobra, nie ma problemu. Widzicie, jaki to banalny mówiłem. Nie ma problemu. A jak grillujesz, to co najczęściej grillujesz? No karkuwa, no tak jak mówiłem, no najpopularniejsza. Daj trochę tych warzywek, wszystko tu przerzucaj. Dobra. I jeszcze jedną cebulę bym cię prosił, abyś obrał. Obieramy, tak? Tak. Tak ją pokrój po prostu, bo nawet jej nie musisz obierać. Przykrywamy to wieczko od tej miski. Czy wyobrażacie sobie, co podczas grillowania będzie się działo tutaj właśnie w tym naczyniu? Te smaki będą tam po prostu ze sobą się kotłowały, szparagi będą przechodziły do mięsa, przyprawy, a te mięsne soki połączą się z piwem i powstanie przepyszny sos. Położysz to proszę na grillu? Jasne, już kładę. To wszystko musi około 25 do 30 minut leżeć na grillu, a my zajmiemy się dodatkami. Co zrobimy z tymi pomidorami? Pokroimy, obierzemy. Nie, chyba obierać nie, ale pokroimy na pewno. Czy nie? Pokroimy, ale tylko na pół i zrobimy je z grilla. Bardzo bym prosił, abyś teraz na tych okach, tych grubych, okay, star na to fetę. Możesz też pokruszyć, możesz zetrzeć, obojętne. Na te pomidory, żeby wszędzie na nich była ładnie rozsypana feta, a ja w tym czasie posolę. Kompletnie sobie nie żałuj fety, bo feta powinna być przez cały rok, gdyż właśnie jest 70-lecie firmy Kramp. Aby pomidory nabrały jeszcze większego aromatu, należy teraz je posypać tą samą mieszanką przypraw, co użyliśmy do mięsa, oraz polać dobrym olejem. I teraz te pomidory musimy ułożyć na grillu. Chodź, weź talerz, albo ja wezmę. Okay. Będziemy jakoś tutaj musieli współpracować. Rozhajcowałeś tego grilla konkretnie. Tak chciałeś, słuchaj. No, ja rozumiem, ale tutaj naprawdę się nieźle jara. Tak właściwie powinno być, bo w końcu jedzenie na grillu powinno być przygotowywane w wysokich temperaturach. No i musimy teraz poczekać, aż pomidory się ugrillują, bo mięsko już jest prawie gotowe. Zresztą możemy zajrzeć, chociaż będzie to dosyć ciepły eksperyment, ale patrz. Patrz, co naprawdę tu się wydarzyło, widzisz? Ale jeszcze trochę, tak? No jeszcze chwileczkę, jeszcze na chwilkę to przymkniemy, tam wszystko się już gotuje, jest to bardzo gorące. Pomidor teraz potrzebuje dosłownie 10 minut. Masz telefonik, to byśmy z taką sweet focie zrobili tutaj fajną. Słuchaj, prawdziwy influencer, youtuber zawsze ma przy sobie telefon. Oczywiście, z dobrym aparatem. To w drugą stronę uchwycimy w końcu tą ekipę, nie? Co? Idę zobaczyć, jak to wygląda, bo ten pomidorek, żeby nam tutaj się za mocno nie rozgotował. O, ten już jest na przykład fajnie zrobiony. Możemy już go ściągać. Chodzi o to, żeby był taki efekt tej jeszcze lekko chłodnej fety połączonej z ogromnie gorącym pomidorem. Jeden pomidorek dla ciebie i drugi pomidorek dla ciebie. Weź proszę teraz deskę, ja przełożę mięso. Okej. A, w końcu mięso. Prosto, bliżej deskę. Och, musimy to zsunąć. A,
Już tutaj. Podejdźcie tutaj, kochani widzowie, i spójrzcie tylko na ten efekt końcowy. Ja bym chciał, żebyś się nad tym nachylił, a wtedy ja to otworzę i zobaczysz, co ten zapach potrafi zrobić ze swoimi zmysłami. No, nachylaj się. 3, 4. O. Ale... Czujesz? No, te wszystkie składniki razem. Podzielę to teraz na nas obu. Odrobina, słuchaj, świeżego rozmarynu, wiesz, tak żeby bajerek był, żeby to wyglądało. Idziemy sobie. Usiąść jak tak, chłop z chłopem. Na spokojnie. I pogadać na spokojnie. A danie to powinno wyglądać, moi drodzy, tak. Pyszne, ugrillowane pomidory, posypane mocno doprawioną fetą. No i ten wieprzowy gulasz z karkówki, który dusił się w swoich naturalnych sokach i pysznym lokalnym piwie z odrobiną szparagów, no i przede wszystkim z dziką ilością cebuli, bo ona tutaj była dzisiaj najważniejsza. No, poza piątkiem najważniejsza. Już możemy gdzieś usiąść? Tomaszu, właśnie, próbujmy. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi na moim YouTubie, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja też staję się powoli YouTuberem. Może to do ciebie jeszcze nie dotarło, niedługo będzie już głośno. Tomasz Jakubiak, znany YouTuber. Z całego serca życzę ci tego, niech się rozwija. Słuchaj, zachęcaj swoich widzów koniecznie do obserwowania swojego kanału. Tak, właśnie, żeby nie zapomnieli. Właśnie chciałem to zrobić, słuchajcie, bo to jest pierwszy odcinek cudownej przygody, która ma pokazać, jak Jakubiak z Mieszczucha może stać się człowiekiem mieszkającym na wsi i powiedzmy radzącym sobie z codziennym życiem właśnie na przykład na roli. Więc zapraszam was koniecznie do subskrybowania kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi ciekawymi, śmiesznymi odcinkami. Ja gwarantuję wam, że to co dzisiaj widzieliście, to dopiero początek tej przygody. Przygotowałem piękne plakaty, ty obierałeś cebulę, a ja słuchaj, miałem czas na przygotowanie czegoś, żeby cię zaskoczyć. Mam nadzieję, że ci się podoba. Jesteśmy głównymi aktorami Cebula La Land? Dokładnie, nawiązujemy tutaj do filmu. Czekaj, to teraz ja machnę selfiaczka, bo to trzeba uwiecznić. Udał mu się plakat, co? Bardzo. Cebula La Land! Do zobaczenia w następnym odcinku.